wydawnictwa, bo to nie my wydajemy, tylko wydawnictwo otwarte przez Empik i oni się zajmują dystrybucją. Tak samo jak nasze koszulki, to my tylko narzucamy grafiki, a to się zajmuje ten zewnętrzna firma, która to szyje i robi te nadruki. Maciek Poniatowski, kiedy akcja Czyste Zabytki? Jestem gotowy, coś powiedzcie? Ogólnie mieliśmy taką akcję, czyściliśmy miejscówki, w których byliśmy wcześniej i rzeczywiście takie akcje są super, ponieważ ludzie, którzy tam przychodzą, no, po to co my przychodzimy i widzą śmieci, no to jest kicha, prawda? Fajnie, żeby wszyscy widzieli posprzątane, ładną miejscówkę, więc jeśli możecie, weźcie korek śmieci. Konrad, trochę głośniej i Wolfe, do zobaczenia kiedyś. Jadę najdalej, dlatego staram się krzyczeć, no ale co powiem. Książka kosztuje, było pytanie 44. Hehe, siema, tu Set, pozdrowienia od chłopaków z Urbex Historii. Oglądajcie, polecam kanał Urbex Historii. Pamiętajcie, Urbex Historii. A już wam pokazuję, tak to właśnie wygląda logo. Urbex Historii. Pozdrawiam.